Dobra, jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, zaczniemy od tego. Albo nie, od tego nie. Zaczniemy od tego. Mamy tutaj zrobioną formę i teraz tak. Musimy ją sobie tutaj delikatnie podważyć z każdej strony. Tak wygląda forma tego, co tutaj zrobiliśmy. Sama w sobie już jest bardzo ładnym obiektem. O, dobra. Glinę z powrotem. To znaczy glinę z powrotem do wanny wrzucamy, bo glina rzeźbiarska jest wielokrotnego użytku. Nawet słuchajcie, jak nam wyschnie, to możemy ją namoczyć i mamy z powrotem właśnie taki stan. Gotowy do rzeźbienia. Robimy to samo. Możemy, słuchajcie, popłukać czymś. O, to wtedy glic nam odskoczy. O, gips nam odskoczy od stołu. O, drugi mamy też bardzo ładną formę. Zobaczcie. Super. Glinę z powrotem do wanny. Wstawię się do pojemnika. Wannę to na studiach mieliśmy zgrzać. Taka terminologia. Dobra, no i teraz tak. Mamy taką formę. Dwie formy. No i powiem wam szczerze, że one mi się bardzo podobają, więc to jest to, o czym wam mówiłem przy rysunku, że jakby w procesie tworzenia ważna jest uważność. Chodzi o to, żeby cały czas zwracać uwagę na to, co się dzieje i na to, co powstaje. Naszym założeniem było, moim założeniem było zrobić odlewy z tych form, ale te formy są na tyle śliczne, że ja nie wiem, czy ja nie zostawię je w takiej formie, w jakiej są. Może tylko tutaj wyrównam brzegi, albo w ogóle zostawię takie, jakie są. Do wyschnięcia później sobie pomalujemy to w jakiś sposób. Teraz zajmiemy się tym. To na razie odsuwamy na bok. O. Zajmiemy się tą rzeczą. Tu jest bardzo ważna sprawa. Pamiętacie ten nasz podział, płot, ten płotek, tak zwany ogrodzenie. Musimy to zeskrobać tak, żeby pojawiło się pęknięcie, bo o co chodzi? W momencie, jak się pojawi pęknięcie, to wiemy, gdzie jest podział formy. Zobaczcie, widzicie? Tu jest pęknięcie. O, widzicie? Tak to wygląda. I tu mamy jakby dwie formy
O, widzicie, jak ładnie odchodzi? A to dlatego, że wcześniej posmarowaliśmy tu wzdłuż, pamiętacie? Posmarowaliśmy tłuszczem. Dlatego mamy teraz tak, o, tak bardzo ułatwioną pracę. W momencie, jakby coś się stało, gdyby to nam, to musimy otworzyć. Spróbować równomiernie. Najlepiej jest z dwóch stron jednocześnie. O, widzicie? I nie na siłę. Powolutku, powolutku obruszajcie to. Niech to zacznie. O, widzicie, jaki ma luz? Powoli, powoli to wszystko nam się tutaj ładnie otworzy. Tylko musimy być cierpliwi. O. Proszę bardzo, zobaczcie, jaka ładna forma. Pojedziemy. O. Jeżeli gdzieś jest glina w środku, a często tak się zdarza, to najlepszym sposobem jest wzięcie kawałka gliny i po prostu tak jakby stemplowanie tych miejsc, gdzie ta glina została w formie. Wtedy jedna glina do drugiej się przyklei i mamy... I to nam po prostu ładnie czyści. O. O. Widzicie? Dobra. No, a teraz mamy taką sytuację z drugą stroną. Zobaczcie. Najlepszym sposobem jest po prostu wybrać tę glinę z formy. Nie zdejmować, nie zrywać, bo nam się może poniszczyć. Po prostu wyjmujemy całą glinę ze środka. I tyle. O. O, zobaczcie, tu widać konstrukcję naszą. Proszę bardzo. Kawałki gliny, możemy to sobie właśnie wyjąć ładnie. Sobie pomóc jakimś patykiem, bo szansa nie stoi, że właśnie ta glina nie chce być z jakiejś bakłance kamarków. Wystarczy mu gdzieś tam delikatnie podważyć. Mamy teraz dwie części. Zobaczcie, na co wam chciałem zwrócić uwagę, to może tutaj będzie lepiej widać. Zobaczcie, jak precyzyjna to jest forma. Ja specjalnie nie wygłaskałem, używając wody, jakby tego modelu glinianego, żeby wam pokazać, że zobaczcie, każda fałdka, każda zmarszczka, każdy ślad zostawiony przez nas na glinie ma swoje odbicie w tej formie. To jest niesamowita sprawa. Dobrze, teraz ja pójdę umyć ręce. Wracam za sekundę i jedziemy dalej. Dobra, jestem z powrotem. A, to jeszcze sobie stąd zabierzemy, nie przeszkadza. I teraz tak, słuchajcie, sprawa wygląda tak. Tu mam przygotowaną pastę, to jest rozdzielacz, bo jak tu będziemy wlewać gips, to on nie może nam się połączyć z formą. Musi być jakaś warstwa, która
uniemożliwi to. Więc tak jak wcześniej tutaj smarowałem wazeliną, tak tutaj mam dokładnie tę samą wazelinę, ale rozrobioną z ciekłą wazeliną, z ciekłą parafiną, którą można kupić w aptece za 3 zł. I to jest bardzo dobry środek do właśnie takich rzeczy, jak rozdzielanie form lipcowych. Dobra, teraz słuchajcie, musimy bardzo dokładnie to pędzelkiem wysmarować całość. Wszystkie zakamarki, tak samo tutaj krawędź. O, wszystko smarujemy dokładnie tą pastą. Wystarczy cienka warstwa, to nie musi być jakoś grubo. Ważne, żeby było wszędzie. O, widzicie? Jedna strona. Odkładamy sobie. Druga strona to samo. Dokładnie trzeba, można nawet palcem sprawdzić sobie, gdzie jest rozdzielacz. No, tak mamy przygotowaną formę. Sobie tu złożymy. A tu nalejemy gipsu. Aha, jeszcze możemy dodać sobie tutaj jedną, mamy troszkę rozdzielacza, to jedną z tych dłoni sobie odlejemy. No i mamy zabezpieczoną formę. Krawędzie też. Ważne, żeby krawędzie też były wysmarowane rozdzielaczem. O. Dobra. Elegancko. Teraz tak, co musimy zrobić? Tutaj jest bardzo ważna sprawa. Musimy sobie związać te formy, albo skleić. Ja do tego użyję taśmy zwykłej takiego. W ten sposób. I druga ważna sprawa. Weźcie sobie kawałek gliny i musimy zatrzeć tą szczelinę, żeby ona była szczelna. Już wam pokazuję, o co mi chodzi. O, musimy tak zakleić dokładnie tutaj. O, widzicie? W ten sposób. Wszystko musimy zakleić. Dobra. No i teraz tak.
Teraz tak, słuchajcie. Proces wygląda... Ja postaram się odlać to, żeby było jeszcze to serce, żeby ono było puste w środku. Pokażę wam, o co chodzi. Ale zasada jest ta sama, co przy robieniu formy. Najpierw rozrabiamy sobie rzadki gips. Robimy pierwszą warstwę. Później gęsty, żeby wypełnić. Najpierw zaczniemy od tego. Pamiętacie, woda i gips. O, czekamy, naciągnie. I robimy dokładnie to samo. Tak? I zachlapujemy. O. Proszę, troszkę dodam wody, bo mi się za gęsty zrobił. Już gips nam wejdzie we wszystkie te zakamarki, to możemy zrobić coś takiego, że sobie wylejemy resztę tutaj. O. Tak. O. I sobie tak to ładnie tu rozprowadzimy, żeby on nam wszędzie doszedł. O, widzicie? No i zostawiamy. Żeby też popłukać trochę. Delikatnie formę. O, to wąble. Widzicie, bąble powietrza nam się odkleją. O, dobra. Jedziemy dalej. Mamy teraz trochę więcej gipsu, wody, bo mamy większą formę tego serca, więc musimy wypełnić większą ilością gipsu. Zobaczcie, jest jeszcze w miarę rzadki. Jeszcze muszę dosypać trochę. Jest taka konsystencja takiej śmietany gęstej. I teraz sobie to wlejemy tutaj. Jeszcze trochę zagęszczę. I teraz to wlewamy ten gips tu. Co mi się tu stało? Jakaś katastrofa mała. O. I teraz musimy rozprowadzić idealnie tam w środku. Ten gips, o, zobaczcie, żeby on ładnie
Widzicie? Zobaczcie, tam jest taka... O, on jest ładnie rozprowadzony. Teraz sobie to zostawimy tu. O. O. I niech to nam wiąże. To nam już wiąże. Robimy następną warstwę tutaj. Nie ma na co czekać. Czekamy, aż nam się nasiągnie. O, już. Jeżeli chodzi o wlewanie gipsu tutaj, to też zwróćcie uwagę na to, że jeżeli gips będzie za rzadki, to jest ryzyko, że on, pomimo tego, że zabezpieczyliśmy tutaj sobie to łączenie, to jest ryzyko, że on wypłucze to łączenie gliniane i zacznie wyciekać, więc lepiej trzeba tak metodą prób i błędów wyważyć sobie konsystencję. O. I to ładujemy tu. Dla odmiany. O, zobaczcie, elegancko. Jeszcze trochę. Nie czekajmy, bo wtedy nam się lepiej połączą te warstwy. O, widzicie? O to właśnie chodzi. Wyrównać. Dobra. Okej, tu patrzymy, co się dzieje. Dobra. Nie mam wody. Mam wodę, robimy dalej. Jeszcze teraz jedną rzecz wam tylko pokażę. Słuchajcie, jak gips jeszcze jest taki miękki, to można sobie już mocowanie tego zamontować w takim gipsie. O, widzicie? Coś takiego. Tutaj nam wystaje, tu będzie miejsce na gwóźdź. O, już i po wszystkim. Cała operacja. A będziemy mieli gotowy zaczep do ewentualnego powieszenia pracy na ścianie na przykład. O. Dobra, odlewamy dalej serce.
No i mamy już taką konsystencję, jaką nam chodzi. Może troszkę za gęsty. I wlewamy. Musimy to wymieszać tam. Resztę możemy dołożyć tu. O, każda. Słuchajcie, na rzeźbie. Gips jest na wagę złota. Ten gips, przez taki ruch, ten gips tam ładnie się rozłoży po każdej, na każdej ze ścian, ze stron formy. O, on już jest chyba. Tak, dobra. No i teraz słuchajcie, ostatnia warstwa. Idę po wodę, zalewamy to i na tym będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Dobra, mamy wodę. Gips. Musimy trochę przyspieszyć proces, bo ten gips nam wiąże i ja chcę, żeby on nam się ładnie połączył z tym, który teraz rozrabiamy. To jest dokładnie to samo, co tutaj robiliśmy. Tylko tu tego nie widzimy, to jest wewnątrz, więc naprawdę zależy mi tutaj na czasie. O. I nalewamy to wszystko do środka. O. Zobaczcie. O, już się trochę wylało, ale to nic.
No niestety jest to troszkę męczące, więc jeżeli nie dacie rady, to możecie poprosić kogoś, żeby obracał. Zostawiam tak, jak jest. Słuchajcie, no tak, w tym odcinku byłoby to na tyle, a to ze względu na proces technologiczny, który tutaj dzisiaj Wam pokazałem. Wygląda to w ten sposób. Musimy poczekać, aż ten gips zwiąże, czyli do jutra, z racji, że właśnie widzicie, jak ten cały proces wygląda. Jest bardzo pracochłonny, ale jednocześnie też niesamowity i bardzo ciekawe efekty się pojawiają. Tak jak mówiłem na samym początku, przez cały ten kurs powtarzam. Słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby obserwować, co się dzieje z naszym dziełem, obserwować siebie, obserwować nasze emocje i podejmować decyzje na bieżąco. Dlatego ja na przykład odlałem tylko jedną część, druga zostaje tak, jak jest. Może tutaj coś zrobimy jeszcze, ale generalnie zostaje w tej formie, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Zobaczymy, jak to jedno z drugim zadziała. Tutaj mamy rzeźbę pełną. Żeby było śmiesznie, pełną, pustą w środku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Słuchajcie, do następnej części odcinka czwartego. Życzę Wam najlepszego i do zobaczenia.